Obejrzyj. Ze śpiewem na ustach wchodzi do gry. Powinna zagrać śpiewająco. Nie ma, Pajryt. Singielką jestem już od ponad roku. Nic się nie stało. Pojawiały się tam jakieś związki przelotne, aczkolwiek z takich poważniejszych Angelika. Minął rok od rozstania. Wcześniejszych związki, które gdzieś tam miałam, były jednym wielkim niepowodzeniem. Niestety zostałam zdradzona raz drugi. Auć, to musiało boleć. Cios prosto w serce. Luszed? Jak się dowiedziałaś? Czułam po prostu, któregoś dnia leżałam i wiadomości, które od niego otrzymałam, no że tak powiem, nie kleiły się i stwierdziłam, że muszę to sprawdzić. Wzięłam telefon, poprosiłam, żeby mi dał i okazało się wtedy, że byłam zapisana imieniem jego kolegi z pracy. Teraz pewnie jesteś nieufna, dociekliwa i przenikliwa i łatwiej co będzie ci przejrzeć kłamce. Będę chciała na pewno użyć swoich specjalistycznych, detektywistycznych narzędzi. Posłużę się na pewno wykrywaczem kłamstw i lupą, która sprawdzi, gdzie znajdują się ślady kobiety. Brzmi dobrze. Co? Warto też poprosić o radę przyjaciółkę. Halo? Halo? No hej, cześć. Co tam? Słuchaj, no ci mam te randki, nie wiem co mam jak zrobić. Bugia? Jak biczek? Radzisz mi, nie wiem co mam zrobić, nie wiem jak odkryć, czy on mi kłamie, czy nie kłamie. No, to jest prosta sprawa. Patrz na podłogę przede wszystkim, czy włosy nie leżą. A jego zachowanie? Myślisz, że będzie zdenerwowany? Jak się będzie trzymał, to już będzie wiadomo, że kłamie, nie? A może wzbudzę zazdrość tej dziewczynie. Myślę, że jak będzie obok, to będzie mieć problem z tym, jak go dotknę. Ej, to jest cicho. No to do dzieła. Pokaż, na co cię stać. Singielka spotka się z trzema facetami, co? Ale tylko jeden z nich jest singlem. Nie. Witaj, piękna. O Jezus, a co to za pajac? Dwóch udawać co będzie kawalerów było? Do wzięcia. Ej, ona ma wykrywać kłam. Moje pytanie jakiś... jest takie. Czy masz dziewczynę? Nie mam. Angelika postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Żel do mycia ciała i włosów? Nie no, chyba żart sobie robi, to dziewczyny używają takie żele. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Jezu, jestem ciekawa, czy my będziemy... Czy ja dzisiaj z nim będę rozmawiać? Oho. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Chcesz zobaczyć mój sprzęt? Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Jeżeli Angelika odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się. Prawda, z czy chłopaki są biseksami? No. Całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Przystojny Egipcjanin pójdzie na pierwszy ogień. Cześć, mam na imię Oli, mam 29 lat. Jestem z Egiptu, jestem kocharzem, przyjechałem z żoną Kasia. Tak, pan Lewi wychętnie. Drugi kandydat też już się rozgrzewa. Jest skoczny jak piłeczka. Cześć, mam na imię Krystian, mam 26 lat. Studiuję wychowanie fizyczne, jestem singlem. Trzeci macie piłkę, grajcie. Najważniejsza lekcja. Ach, te kocie ruchy. Cześć, jestem Michał, mam 26 lat, jestem monterem, kocham taniec i jestem w związku ze swoją kobietą Żanetką. Oj, będzie się działo. Przystojny Egipcjanin uwiódł Kasię w czterogwiazdkowym kurorcie. On był jej kucharzem, ona spragnioną słońca i miłości turystką z odległej Polski. Nie wiem, farmak, jak poleć coś, to zobaczymy. Żebyśmy się tylko nie spotkali, żebyśmy się tylko nie widzieli, że na przykład powiedzieli mi, że dzisiaj nie pracuje, a tak naprawdę był w pracy. Próbował wszystko osiągnąć, żebyśmy się tylko spotkali. Wychodził w umówione miejsca. No, wszystko robił, żebyśmy tylko byli razem. Zakazana miłość mimo przeciwności losu zwyciężyła. Są razem na dobre i na złe i mają dom w Polsce. Ile zrozumiałeś z tego? Na początku chciałam właśnie zamieszkać w Egipcie, trochę nawet z nim mieszkałam, byłam z nim tam, a potem stwierdziliśmy, że zamieszkamy w Polsce. Lubimy się bawić, jesteśmy szaleni i uwielbiamy właśnie różne rozrywki. Ej, Egipcjanie sprzedają kebaby? Takie tylko pytanie ogólne, nie związane z odcinkiem. Już przetestował ten taniec, więc ja tu sobie posiedzę, popalę tą sziszę. Bo. Daj to. A ty zatańczysz. Bo nie wiem, czy takie są. Dobrze. Przecież chyba były takie kebaby egipskie. Po pierwsze, kojarzę coś. U nas po arabsku tak tańczymy. Dajesz. Dużo mi to mówi. Nie jestem za zdrowy. No dobra. On jest z nią tylko dla obywatelstwa? Co? On tak walczy o polskie obywatelstwo? Trochę jestem zazdrosny. Czemu? Ale ja powiem prawdę, jestem trochę tylko...
Jestem zazdrosna. Ja powiedziałam, że na tej randce będę zamykać oczy, jak ta dziewczyna przyjdzie. Bo czego oczy nie. Ej, legalna taka faja w domu, w pyli? Musimy wszystkie szafy. Posprzątamy rzeczy, bo nie wiem, czy to czasem tak. Czegoś się... W Grecji to nie jest kebab, tylko gyros. No dobrze, ale on jest z Egiptu. To upe fan goten. Czy nie ma mojego? To jest twoje. Moje. Dobra. To jest moje, trzymaj. Dalej, to jeszcze. Dobra, to zostawimy. Jeszcze ze świąt. Tu masz gierkę, więc się będziesz mógł z nią pobawić. Kurde. Dobra, tutaj to jest ten... O, to jest to? Moje. Czekaj, to bierzemy. To jest na pewno twoje? Tak. Tak. Dobra. Ej, oni mają DVD w domu. Więcej wtedy moich kosmetyków. Ej, masz DVD w domu? Lepiej to wynieść, będzie szybciej. Czasu jest coraz mniej. Singielka nadchodzi, czyśćcie kwadrat. Co? Tequila, ty to masz. Pomóż się? Tak, wiesz, co tam? Jeszcze będzie tak, moje perfumy. Sorry, poniosło mnie, przepraszam. Co tutaj? Kiedyś miałem DVD. To zostawiasz, to jest do prania. Przepraszam, no. Będę bardzo dociekliwa, mam tu ze sobą odpowiedni sprzęt, więc i tym sprzętem będę chciała zobaczyć, czy oszukuję. Ile ona ma lat? Jak zawsze, 5 minut i będziesz pisał, że już nie wiem, co się dzieje, ale serio pytam. Ty, co to za zegarek, taki z klocków Lego jakiś? Próbuję przejrzeć go na wylot, a on jej będzie słodził i nawijał makaron na uszy. On ma Jordany 4 i zarobił sprzedając kebaby. Ile takie buty? Normalnie na dzisiaj jesteś wolny. No i ile takie Jordanuchy? A, jeszcze jedno, oddaj mi obrączkę. Jesteś free! Aj! Aj, Jerzy, papa! Ej, ale on jest z Egiptu. Ty myślisz, że on ma prawdziwe te? W sensie nie pod... nie te, nie pod... nie... nie, nie. No. Dobra, powodzenia, kochanie. Kasia parę lat temu dała mu rękę, a teraz znowu ma wolną rękę. Czy... Lektor w formie. Skorzysta z okazji i poleci na całość? Cześć. 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 Ona nie lepsza? Jak? Jak co? To jest dla ciebie. O, dziękuję ci bardzo. Pozwolisz, że się rozbiorę, okej? Okay? Pewnie. Ma prezencik dla niej. A co to jest to takiego? Jest herbatka egipska, arabska. Proszę, no wam dla ciebie arabską. Wiesz, co powinien dać? Każdy Arab lubi hałwę. Skąd wiem? Co będziemy robić? Palić razem. Nie pytaj. Małe cycki. Deska, Tereska. To gdzie mamy te rzeczy? Pokaż mi, no. Tu jest wszystko. O, tu widzę. Jeszcze, aha. Makaron? Powinien jej dać arabskie kokle. Jezus Maria. Arabskie gogle, nie no. Makaron do lodówki. Oj, spokój z tym. No to jest dobre ugotowane dla ciebie, specjalne. Makaron później. Najpierw shisha. Ej, yerba robi. Ej, ty masz łańcuch. Ja jaka wiem. Shisha, ej. Rozbudzić. Oni to mają pić. A masz kaloryfer? A nie. A mogę dotknąć? Potem będzie ogień. Już chyba połknęła haczyk. To działa. Tatuaży nie masz żadnych. No, ale zbudowany jesteś dobrze. Bardzo dobrze wyglądasz. Temperatura rośnie. O Boże, rozpina mu koszulę. O nie mogę. No dobrze, teraz pokażesz mi, jak to wygląda. Teraz. Ja się rozsiądę wygodnie. A z żabami, a. Dawaj, daj jej tę sziszę do tej buzi. Mam się tym zaciągnąć. Tak, ej, paliłeś coś takiego kiedyś, widzą? Jak to smakuje? Powinno pójść. To ma jakiś smak? Nauczysz się wyciągnąć. Nauczysz mnie ciągnąć. Pewnie. O Jezu, patrzy jej prosto w oczki, nie ucieka wzrokiem. Ja takie coś paliłem w Gothiku 2. Lubię, uwielbiam, dlatego pokazuję się. Lubisz tańczyć, a ja uwielbiam latino. Ojemny. Tak, tak, jak to zawsze ten. No, to jak ja mam tańczyć? Tak, ręka. No. Co to jest? Taki latino, ty jesteś w dupę z Egiptu. Nauczennica, ambitna, co szybko się uczy. Kolejna granica przekroczona. Mąż chyba się zapomniał. Moja pierd***a, no nie mogę. Chwilę się zostawiam. Zostawisz mnie na chwilę? Na dobra. Chwilę. To ja poczekam na ciebie. Nie. I w końcu przypomniał sobie o żonie. Warto sprawdzić, jak to znosi. A żonka, co na to? Cześć, co? Fajny chłopak, ale... Ma ktoś jej OF, a ona małe? W moim typie. Podoba ci się. A, nie jest w twoim typie. Patrz na mnie. Nie, nie, nie.
Chyba cię. Nie, to nie, nie. Jestem ciekawa, czy ma jakieś takie nie podoba rzeczy. Się, nie podoba się, wiadomo, klasyczek. Chciałby się podobać? Aż się wzdrygnął. Dobry z niego gracz. Lubi też karciane sztuczki. Seksuś karty. O, proszę bardzo. No na pewno sam w to nie gra. Powiedz, że dostałeś kiedyś na urodziny i tak leżą. Damski krem. Z hialuron. O, mniej więcej w jego wieku musi być. Powiedz, że dbasz o siebie. Jesteś pedantem. Wszystko cię takie rzeczy interesują. Nie, wszędzie kurz. A to już nie przejdzie ta wymówka. Mówi prawdę. Jest singlem. Papa. Jest. Jak zetrze szminkę, to będzie z niego singiel jak malowany. Cześć. No hej. Wiesz co? Usiądź sobie wygodnie. Bo ja. Ale last rocket. Dajcie mi coś do wachlowania, nie? Grecja styl. Krem tutaj jest, no jakby nie patrzeć, wiesz, podobnego kremu używam, więc... Myślę, że raczej nie ty to używasz, bo to nie dla mężczyzn, a jest stało zużyte. No tak. Kolega smaruje dłonie? Kaszu, obydwa naraz. Ty dłonie? Do twarzy są osobne kremy. No, dlaczego do twarzy stosujesz? No, musi być się twarz, ja bym jadł. Co ty pierdol... Boże, już się sam zakręcasz. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz. Co? Ło, przepraszam. Właśnie, bo szczerze, to jest... Właśnie, ja no powiedz mi, co to jest. Bo... To jest tą na urodzina ogólne. Na urodziny dostałeś? Tak. Kurde. To będziemy sobie popaść razem teraz. No nie wiem, czy chciałabym pomasować to, co jest tutaj na tych obrazkach, aczkolwiek. A, możemy pomasować nóżkę. A może mnie pomasujesz, bo ja... Pewnie. A rób, co chcesz, tylko kurde, wygraj. Wszystkie chwyty dozwolone. Rób, co chcesz, tylko wygraj. No, mega susi. Lepiej ci wychodzi. Najlepiej. Ale musisz jeszcze trochę podszkolić chyba. No to musisz szkolić. Dlaczego on nosi puder na mordzie? Co nosi? Ja jestem w takim szoku, ja się normalnie mnie zatyka, nie? Ja nie wiem, co mówić. Zatkało małżonkę z wrażenia. Co się, ja ci mogę ci pomóc. O Jezu, ale nie uważaj, żebyś nie zrobił krzywdy. Ja jak ci mogę siedzieć? Dobra, no? Nogi możesz złączyć? No. I co będziesz robił? Co chcesz? Będziemy zrobić wszystko. No. Jezu, jestem ciekawa, czy lekko będziemy... Czy ja się z nim będę rozmawiać do końca dnia? Dobra, to pokaż mi, co tutaj masz. Będą ciche dni. Jak nic. Hamulce puszczają. Oj, lizdaczki. Żonka już nic nie mówi. O, a jesteś uroczy. Chyba dedek. Dla singielki wszystko. Przychyli jej nieba i nadmucha balona. Co tam robisz? Widzę, że lubisz dmuchać. Stara się gotuje. Szukasz serduszka? A czemu dmucha? O! Ja no zaraz jej się oświadczy. Co to jest? Ale co to jest? Zaraz będzie klęko. Zaraz pewnie, jak nadmuchany balon. Co to za jedzenie? Ale mi serce wali. Singielka będzie jadła żonkisiowi z ręki? Dalej będzie jej nawijał makaron na uszy. Ona już mu jest z ręki. A jak wygląda u was seks? Podejście do seksu, stosunek? No musi być z żoną ogólnie. U nas. Nie może być. No na pewno z żoną. A poza małżeńskim? No nie, bo jest... No zakaz. A co wtedy haram. Dojdzie do stosunku przed ślubem? Przez samym może wyjdzie, nie? Naprawdę? Naprawdę. A jakie to rozgadane. Tyra ta 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 ta. Może usałować? Czy może takim wyziaka? Tak. Ale delikatnie usta, owszem. Pewnie. Ale na szczęście u nas panuje wolność i duża swoboda obyczajowa. Można robić, co się chce. O kurwa. Teraz jedę po herbatę. No, to jest ciekawe. Lektor właśnie wyzywał kulturę arabską na całej planecie? Sigma czy nie? W ciężkim szoku w tym momencie. Ja nic nie mówię. Że to zrobił. Przegiął. Będzie lanie. Ja nic nie mówię. Nie czuję żadnej chemii między nami. A w ogóle nigdy mi się nie podobali zagraniczni faceci. Przepraszam, no. Kłamie? No. Nie rozmawiam. Kłamie czy nie? No, idź sobie. Możesz już iść do niej. Najpierw zobaczymy, czy są tu jakieś odciski. Egipcjanie to nie Araby. No ale Arab to jest, chodzi o to, że wierzy, że islamista. A w Egipcie są ten. Czy mi się popieprzyło? Nie, no tak. No ale tu chodzi o wiarę Arab, tak jak Hindus, że wierzy w, że krowy są święte. No nie chcę obrażać religii. Tak mówię ogólnie, okej? Okay? Żebyś mnie nie pozwał. Z kim? Zaraz zobaczę. Czuję tutaj, jak na razie widzę tylko brud. Czarek!
Nie ma żadnych śladów, nie ma żadnych śladów kobiety, Adamczyk, więc wydaje mi się, bo nawet jestem chyba wręcz pewna, że jest singlem. Jak na ten moment nie jest, ale jak tak dalej pójdzie, to będzie. Ale kto? Co odniesie? Hałwę, mówię ci, hałwa, hałwa. Ale przygotowałam dla ciebie specjalny deser. Ojejku, ojej, zawstydziłam się. To jest taki mus. A po arabsku jak się nazywa? Beskut. Beskut? Ej, ty, a Arabowie jedzą baklawę, czy to skąd było? Takie ciasto dobre. To jest chyba arabskie, nie? Dobre to jest, powinien zrobić. Kupni. Turcja? Leci samolocik. Boże, chyba słuchawkę wyciągnę, żeby tego nie słyszeć, nie? A w Egipcie nie jedzą? Ale ufam ci i myślę, że nie kłamiesz. Myślę, że jedzą, miluj. Nie kłamię. Jestem singlem. Nie kłamię. Wierzę ci. Wiesz co, ja już będę się zbierać. A to ma arabską herbatę. A czy się jesteśmy na dobrej drodze do wygranej. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję ci. No bo... Cię poznać? Kurwa, powtórka z buziakiem. Ty z piramidy? Proszę. Spijali sobie z dziurków i motyle pewnie w brzuchu fruwały. Super, Olga i... Dobrze, no. Dobrze, proszę. Przed chwilą mówił, że parchata. Dlatego dobrze, ale przy żonce tak powie pewnie. Dogodzi. Co tutaj? Czuję, że nie kłamie i czuję, że jest naprawdę single. Cięcie dali, ty. No raczej nie świadczy, że tam była kobieta. Jeśli naprawdę ona tam jest, no to współczuję. I co tam? No chyba ciche dni będą. Aż tam be. Wiesz, no nie spodziewałam się, że aż tak polecisz. Ja też. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił w ogóle. Mogłeś. To jest tylko gra. Bardzo miły chłopak i naprawdę przygotował się, jak widzicie, świetnie. Nigdy nie rozumiem tych reakcji w tych filmach. Pozytywnie czy odcinkach. Ale ten drugi jeszcze na do widzenia nie można było w usteczkach. Trzeba było usteczka trzeba było zrobić to w usteczkach? No to chyba trzeba. Chyba nie. No chyba na do widzenia trzeba i... Tak, to chyba w policzek. Tak, no dzień dobry, idź. No, nie tak. Mogę, nie mogę, nie mogę. No i skończyło się rodzinną awanturą. I to Michu, i to... Teraz do gry wchodzi skoczny Krystian. Jest na czym oko zawiesić. Jestem singlem, obecnie studiuję, jestem na studiach magisterskich. Interesuję się sportem, głównie boksem. A jak nie boksuje, to grzeje się przy kominku. Korzystam z życia, ale staram się być stały w uczuciach nawet z osobami, z którymi dopiero zaczynam. Gdy nie zdradzam, mam swoje zasady, to jest według mnie rzecz, której nie wolno złamać. Świętszy od papieża. Jak rozumiem, żyjesz w celibacie? Czyżby prawiczek? Nie zakochuję się, nie chodzi też o seks. Chodzi o to, żeby poznać kogoś, kto jest warty zainteresowania na dłuższy czas. A jednak cicha woda. Wolę mówić prawdę, jeżeli chodzi o kłamstwo, to bardzo mi to zawsze słabo wychodziło. Bądź sobą i uda się rozpalić ten płomień namiętności. Tylko czy wiesz, czego chcesz i kogo szukasz? Dziewczyna musi być atrakcyjna, musi dbać o siebie przede wszystkim, bo sam trenuję, więc uważam, że no musi o siebie dbać. Zobaczymy, co tu będzie. No. Aktywnie spędzę witam, Cejczku. Dzisiaj będzie wspierał mnie kolega, ma na imię Maciek, razem studiujemy, trochę się znamy i będzie ciekawie. Maciek pomoże. Konar już podpalony. Ej. Wiesz co, Krystian, może byśmy poszukali jakieś rzeczy, żeby ta dziewczyna nie kolega jest susi. Kogoś. Angelika już się zbliża. Lepiej sprężajcie się i ogarnijcie kwadrat. Dla ciebie też, pajojo. Zobaczymy, chociaż powiem ci, że tak naprawdę to wszystko musi być naturalne, bo to jest... No to mieszkam z mamą, nie? Więc też nie mogę chować jej rzeczy, bo pomyśli, że coś ukrywam. Dobra, słuchaj, to ja się w takim razie przebiorę, ona za chwilę przychodzi. Dzisiejsze moje nastawienie jest bojowe. Mam tutaj ze sobą odpowiedni sprzęt, którym czemu taka jakość? Bo to na jej zależy, jak wstawią. Pana z kandydata, czasem lepsza, czasem gorsza. Weźmiesz go w obroty, a singlowi w to graj. Nie ma jak dobry prysznic, powiem ci. Już jestem ogarnięty, gotowy. Wow, co on robi, kończysz? Herbatniki? Dokładnie. Jeszcze to posprzątamy i będzie gotowa. A, no to super. Pomóc ci nakładać te oliwki? Dobra, to ty to kończę, ja już się lecę schować. To w dupę jest. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy sobie poradzę z tym. To nie ode mnie jakby zależy tego. I oby wypaliło. Zobacz, i wypali. Pewność siebie to podstawa. Kolega może już schować się w sypialni. Singielka nadchodzi.
jak romantycznie. Siema masa, witam. Jajgi. Zapraszam cię. Śmiało. Najpierw się rozbiorę, okej? Okay? Jasne, daj mi sobie buty. Okej, okay. To mu się spodoba. Buty? I co jeszcze? Co ty w tej siatce przyniosłeś? Wykrywacz kła. Serio? Tak, sprawdzę cię, czy kłamiesz. Słuchaj, nie musisz mnie sprawdzać, Dani. Sprawdzę, no, to się okaże, czy nie muszę. To jest dla ciebie. O Jezu, dziękuję ci bardzo. No. Przed chwilą zrywałem, wiesz, bo mam ogród jeszcze. On jest właśnie szczery, ale tego może zgubić. Ja proponuję, żebyśmy rozłożyli tutaj wykrywacz kłamstw, bo on się zbyt często odzywa i jasne. Czuję tutaj kłamców, także... Jasne. Wiesz, tak, tequila. Śmiało. W końcu nie... Mu wejść na głowę, ale... Tequila. To jest Krystian, da sobie radę. Na początek spróbuję zajrzeć mu do głowy. Bo czegoś takiego to nigdy nie widziałem, nie? No. Teraz jest wywiad środowiskowy. Pani detektyw się znalazła. Profesjonalnie podeszła do sprawy. O, dobra. Co to za gówno z kaczora Donalda? Nie masz? Ściągaj palce. Nie mam dziewczyny. Patrz, widzisz, że kłamiesz. Czyli masz dziewczynę, no, widzisz? No i wszystko jest jasne teraz. Podejrzewa, że kogoś ma. No, my sobie tam siedzimy. Dzięki za wyjaśnienia. A zaniesiesz? Na tym polega program. Zanieść cię mam? No jasno, no, pewnie, że tak. Chyba wpadł w oko singielce. Zobacz, żebyś mi krzywdy nie zrobił, powoli. Gdzie tak agresywnie? Co ty, na sprincie normalnie. Nie ma czasu. Na głowę. Ja nie będę cię raczać, bo ja resuscytacji nie potrafię robić. Dobra. Zaczyna się jak u bajca. Tylko jeszcze warto zadać kilka pytań. Może uda się Happy go złapać friends. Na kłamstwie, bo bardzo kobiecy jest ten dom. Wybitnie, sam urządzałeś? Nie, ja zarobiłem na ten dom. A kto zarobił? Moi rodzice, bo ja mieszkam z rodzicami. Bogatą dziewczynę masz. Mówiłem, że jest szczery. Kobiecy i seksowne. Czy to aby wszystko mamy? Najciemniejsza strona przyjemności. Kim ty grasz? Przecież nie masz dziewczyny. Ja w to nie gram. To gra mama. Ja, moja mama. Mama w to gra. No jasne. A z kim gra? Nie wiem, nie znam tych ludzi. A poczekaj, zaczekaj. A to co to jest? A to jest właśnie miernik, ale ty już mi tutaj wszystko tak rozłożyłeś, że... Na... Czy... pierwsze. To jest taki, wiesz co, to jest taki, taka miarka i sprawdzasz, jak bardzo kogoś kochasz, nie? Nie umie kłamać. O, dla ciebie takie kanapki normalnie. No. No teraz ty mi zaimponowałeś, ale sam słuchaj, zrobiłeś? A kolega, co to jest? Kolega robił, nie? Taka jest prawda. Mimo wszystko chcę być z nią szczery. Nienawidzę oliwek, nie lubię pekersów. Ten kolega to jest... są suszone śliwki, czy to jest? To są pomidory suszone. Nie... To wygląda obrzydliwie. Te kanapeczki z herbatników, czy co to jest? Nienawidzę. Przepraszam cię, ale no, akurat trafiłeś na taką dziewczynę, która jest wybredna, jeśli chodzi o jedzenie. No, ale ja też bym tego nie zjadł. A kolega ogląda 2 godziny przed odcinkiem, zapieprzał z podciągniętymi rękawami chłop jak na roli. Oj, szkoda go teraz, żal mi się go zrobiło. Aha, rozumiem. A udowodni mi jakoś, że jesteś singlem. A ona dalej naciska. No co mam ci pogadać, że co? O, mam pomysł. No. Ale daj mi swój telefon. Dobra, który chcesz, pierwszy czy drugi? Jak pierwszy czy drugi? To ile tych moich masz? To ty do jednej dzwonisz? Nie, mam dwa. Na dwa fronty, to dawaj dwa. Tak? Tak. Dobra. Telefon prawdę ci powie. Warto do niego zajrzeć, ale zanim go pokażesz, omów strategię z kolegą. Masz słuchawkę? Bo jakby ona w grachamkach było, zjadłbym, no. Myślę, że musisz być bardziej stanowczy. Z autorskim sosem. Matko, kochana, jestem załamana, jest coraz gorzej. Przecież nie wiem, czy on ma dziewczynę, czy nie. Pokaż jej, że jesteś facetem. Przecież jestem. Ale musisz się nią zająć. Pokaż jej, co i jak, że tutaj rządzisz, że tu twój dom. Ale ty fa... Jezus Mary. Boże. Mnie wyrał. Jaka rozmowa. Ty wskazują na coś innego. Ja pierdzie. No, nie. Co to jest? Dobra, idę do niej. Dawaj. Telefon miał wziąć. Wracaj i spróbuj ugasić ten pożar. Myślałam, że ja mam skąpą bieliznę, ale to nie wiem nawet od której strony, jak to założyć. Czy ja mam taka wariatka? No. Czy to się przydaje, czy na promocji znalazła? Nie bój się. Ale nie boję się. Czego się boisz? Ale nie boję się. Masz telefon? Czego się boisz? Ale no, nie boję się. Chcesz? Tak, no. A on ruszył do ataku. A ten siusiak to po co ci? To nie jest moje, mówię ci. Rozmiary podobne? To nie jest moje. Strasznie zamulają. Miała być akcja. Akcja potem. Teraz przegląd telefonu. Koleżka, dobry. Zbrodni. A to kto to jest na zdjęciu? Jest dziewczyna z psem. Są moje rodzice. Tak? No. A, dobra. Korzystasz z portali rentkowych? Mhm. Krystian zaczyna grać w jej grę. Powiedziałeś, że masz dwa telefony, po co? Jeden ci jest potrzebny, ten? To jest taki sentyment, to jest stary telefon. Sentyment masz do telefonu. No jasne, że tak. Wszystko, co chodzi i czego nie zepsułem, to mam do tego sentyment.
Serio. Nic nie może znaleźć, biedna dziewczyna. Mogę skorzystać z toalety. Śmiało. Pokazać ci gdzie jest? No jak... No to chodź. Może w toalecie wpadnie na jakiś trop. Zaraz pomyśli, że jest ciepły. A Krystian w tym czasie... Kolega musiał to powiedzieć, którym już to pomyślałem. Toaleta. Jakby tu mieszkała kobieta. No ale pewnie to jego mamy. Siadaj. Naprawdę mogę? Co to w dupę Mama jest. Trenuje taniec brzucha. Pewnie tańczy. Kurna, ja to zarzucę sobie, zaraz zatańczę mu. Zatańcz z nią talent. Idę z nią potańczyć, nie? Będziesz nie potrafię. Z jakim dupę half head. Mama uczy się anatomii. Może jest seksuologiem. Nie, no sobie żarty robi. Ja zapytam, bo co to jest? No to jest jakiś żart. Jakieś siusiaki. Ja nie wiem. Dobre to jest. Co jest w dupę, ty? Co jest z nimi nie tak, ty? Idziesz tutaj, czy nie? Nie będę na ciebie czekać. Ja ci tu zaraz stanie zgodowy. Pokażę. Niegrzeczne rekwizyty spełniły swoje zadanie i rozbudziły singielkę. No co ja mam z nim zrobić? Zaraz zobaczę. Zacznij całować po szyi, po obojczyku, potem w górę. Wgryź się w usta. Dobra, ale lecę tam do niej w takim razie. No idź do niej. Piąteczka. I zrób to tak jak trzeba. Singielka chce się bawić. Ej, fajnie by było, jakby byli w odcinku którymś tacy koledzy w cudzysłowie, nie? I on tam mu daje jakieś rady i się przez chwilę zapomną i na pożegnanie, że już wraca do baby, by się pocałowali. Fajny byłby odcinek, nie? Czekam na taki. Nie przestanę oglądać tego programu, dopóki tak nie będzie. Tyle w temacie. Zdziałaj. Co ty się rozebrałaś? A jak masz coś do tego, to... Nie tak rozpalasz. Tak? No mój widok? Nie, poczekaj, teraz jak możesz... Nie, poczekaj. Nie ma czasu. Ja bym chciała... Nie ma czasu. Ale co ty robisz? No chcę ci udowodnić, że jestem singlem. Ale nie ma takiej potrzeby na razie, poczekaj, tak? Puść mnie tak. O, zaczyna atakować. Poczekaj, ja tu mam dla ciebie... Co? No. To dawaj, tańcz. Dawaj. O, już się zaczyna. Pokażę ci jeden taniec. Popatrz, bo więcej nie zatańczy. To miał być taniec brzucha. Wow. Ale jest ci, długo jest to, talent? No, dużo się tego uczyłaś, długo się tego uczyłaś. To jest talent, człowieku. Ja bym zrobił to dwa razy lepiej. Dobra, powiedz mi, poczyni, że tak powiem, męskie przyrodzenie. Tutaj, jak widzisz, elementy kobiecego ciała. To tak po prostu sobie kupiłem, bo... Tak czasami, dobra, wiesz co, czasami mam cukrzycę i tak sobie myślę, żebym to zjadł, nie raz, czasami, nie? Jak nie masz kobiety? Ale, no nie, no właśnie... Dobrze, ale wiesz co, właśnie nie muszę tego jeść, wiesz? Ale on teraz jej wkręca i wkręca. Ona już nie wie, co ma myśleć. A powiesz mi, czemu w toalecie jest wszędzie całuski, twoja mama tak lubi? Nic w dupę nie rozumiem. Ale nie powiedziałeś mi jeszcze, po co jest właśnie ta chusta, to jest chusta do tańca. To co ty robisz tą chustą? Tańczysz z mamą, czy co? No, ale to nie jest moje. Nic. Na kogo? Czy ja cię wyglądam na gościa, który by coś takiego zakładał na siebie? No jesteś taki wariat, że to wszystko jest możliwe. Niby się podoba, ale nic nie robią. Może zatańczymy? No ja nie umiem tańczyć, na teraz. Ja też nie umiem. O, chcę jej udowodnić, że jest singlem. Poka mi, jak się tańczy, nie? Bo nigdy nie tańczyłem. Ja zawsze obracałem dziewczyny w ten sposób, patrz. Miki, co ty mówisz? Raz, patrz. Na razie jest taniec przytulaniec. Chemia jest. Co? Uwierz mi. Uwierz mi, serio. O-o. Już wystarczy. O-o, ucieka twarzą. Łyknęła przynęta. Dobrze, to co, odprowadzisz mnie? No pewnie. Do drzwi? Nawet cię ubiorę. O Jezu. Jaki ty jesteś uprzejmy. Namieszałeś w głowie. Będziesz szczera? Tak serio? No będę szczera, no. Tak? Tak. Będzie randka? A nie, masz dziewczynę. Bądź szczera, albo powiesz mi... Jeśli nie będzie dziewczyny, tak, będzie randka. Ale pewna jesteś. Jeśli jest dziewczyna, tak, na 100%. Tak? Tak. Coś z tego będzie. Widzowie, oni będą razem? No, buzi! No to buzi. Wstydzisz się? Nie. No to... Nie, ja nie chcę usta buziaków. Dobra. Trzymaj się. Uciekam. Pa. Do zobaczenia. Pa. Pa. O, i Krystian wygrał.
zaiskrzyło. Chyba będzie druga randka. Ej, ona chyba kłamała, że będzie tak, druga randka. Jasne, że tak. I to może być ostatnia osoba, z którą się chętnie chyba spotkałem. Kłamała. Randka na pewno była dużo lepsza niż wcześniejsza. Bardzo sympatyczny chłopak, ale prawie mnie w takie zakłopotanie, bo teraz już nie mam bladego pojęcia, który jest singlem. Maciek! Idę. To mam zobaczyć. Ale czemu psa trują na urodziny, no? Pies powinien najlepsze dostawać, co się da. No i jak ci się podobało? Spoko, dziewczyna. Czy była chemia? Było na pewno sympatycznie i dobrze się czułam w jego towarzystwie. Mi się wydawało, że w twoim guście, dziewczyna. W moim guście i na to ketchup. Ale... I na to ketchup. Tutaj już będzie świadczyło o inteligencji. Jak jest inteligentna, to się domyśli, że jestem sam. I będzie się chciała spotkać. Myślę, że ona podejmie właściwy wybór. Zanim Delphine podejmie decyzję, spotka się jeszcze z jednym kandydatem. Zakręconym Oho. Michałem, który lubi się kręcić, ale nie sam, tylko z nią. Tą jedyną, drugą połówką. Znamy się ogólnie od dzieciństwa. Poznaliśmy się na Mazurach. Michał pochodzi z Mazur. Ja tam mam babcię. Moja mama również z Mazur pochodzi. Co roku jeździła na wakacje. I już jako dzieci byliśmy ku sobie. Pisaliśmy ze sobą listy. Ale gała przeorana, nie? Jakby oczekiwania, marzenia. Piłka. W takiej wyobraźni, jakby to chciało być. No i na dzień dzisiejszy idziemy w tym kierunku, które mamy te swoje plany, zamiary. Bardzo romantyczna historia miłosna. Wielka miłość. To pewnie też wielka zazdrość. Staram się nie być zazdrosny. Ale czemu piszesz, czy to jego kuzynka? No, czemu tak mówisz? Bo ufam mu, aczkolwiek mogę być. Nie wiadomo, co się wydarzy. Bliższy kontakt musi być, na pewno powinien musi patrzeć być w oczy, mówić wolno, przede wszystkim wyczuć tą osobę, bo to nie zależy od tej osoby, tak, jaki ma charakter. Nie może się całować, absolutnie. Raczej myślę, że... Ty jak jej słuchasz, to też słyszysz coś takiego? Taki łatwy ton nie jest, więc... Żartuję, no normalnie gada. Może jakiś wiersz jej napiszesz? Gdy cię ujrzałem w swoich drzwiach, zrozumiałem, że dajesz mi znak. Strach. No, może być, możesz tak zacząć później. Jesteś piękna i zmysłowa, twoja uroda. Odbiera mi wszelkie słowa. Co? Te zgrabne nogi sięgają nieba, takiej kobiety mi dziś potrzeba. Twoje oczka są piękne jak diamenty. Padłem w nie jak w odmęty. Kochanie, może już większość wierszyka wymyślisz przy niej, żeby tak podziwiała, a ja bym ci zaproponowała dla rozrywki taką grę tutaj mam, żeby dziewczynę zabawić trochę. Jaka? Zluźnić. Słusznie, dziewczynę trzeba będzie oczarować i zaczarować. Pozdrawiam, Coca-Cola. Kusuj po pokoju jak koń, rozśmieszysz dziewczynę. Patataj, 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 patataj. Mam nadzieję, że osoba, z którą za chwilę się spotkam, będzie normalna i że nie będzie to żaden Ja pierdzie. Falstart. Mam nadzieję, że osoba, z którą za chwilę się spotkam, będzie normalna i że nie będzie to żaden pajac. Deserek macie gotowy. Ale tak, dobrze, montują tam odcinki. Jest przygotowana, tylko nie za dużych. Ale ja muszę pochować przecież wszystkie swoje rzeczy. Jak ona zobaczy damską bieliznę, to przecież nie powiesz, że to mamy. No nie powiem. No. Ale przygotowali delicję i żelki jakieś. Tego na pewno nie może Tego nie być, było to więcej nie powiesz, wcześniej? Że jej pierwszą randkę kupiłeś. Nieważne. Nie. Czyśćcie kwadrat dokładnie, bo singielka dobrze węszy i tak łatwo nie da się wkręcić. Miałam niestety nieprzyjemne sytuacje we wcześniejszych swoich związkach, więc jakby te spotkania pozwolą mi odkryć siebie, czy dam radę zweryfikować kłamcę, czy nie. A więc to będzie wielopoziomowy test dla wszystkich. Gwynplate, co ty w dupę piszesz? Kłamcę. Partnerka, czy potrafi zacierać ślady i jest zazdrosna, a Michał, czy wciąż potrafi uwodzić i wkręcać? Lubię pisać listy i mam nadzieję, że będzie romantycznie, a przede wszystkim, że będzie zadowolona z tego. Okej. Okay. Może sobie go tutaj, na widoku, żeby nie zapomnieć jej dać. Czysto. Wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Nie no, co wy w dupę piszecie? No, opanujcie się. To posprzątam, żeby nie było. Baw się dobrze. Udanej randki ci życzę, ale pamiętaj, nie tak dobrze jak ze mną. Dobrze, dobrze. Wszystko będzie pod kontrolą. Pan Goten w dupę. Pa, pa. Opanuj pa, pa. Się z wirolu. Tu okej?
Tu też okej, więc jest dobrze. Musi być. Dziewczyna może już ukryć się w sypialni, bo singielka zaraz do nich wpadnie z wizytą. Witaj, piękna. O Jezus, a co to za pajac? Ty chyba do mnie idziesz. Do ciebie? Do mnie. Nawet mnie nie przerażaj. No oczywiście, że nie. A to ty nie wiesz, że nie gwizda się na dziewczyny? A to tak ja mam, wiesz? To tak na wsiach się zachowują ludzie. Boże. Ja nie wiem, czy tam jak zagwizdał, to już jest pajac. Przed? Przekonaj to już jest po, czy przed małpką? Pajac, czy tylko pajaca udaje? Cześć. Już po. Okay. Cześć. Przed i po? Michał. Pomiędzy. Miło się poznać. Chociaż tym gwizdaniem trochę słabo, wiesz. Na dziewczyny się nie gwizda. Nie wiem, czy znasz zasady savoir vivre. Pierdzie na starcie. Szkoda, że taki uprzejmy, przez okno nie byłeś. Siła Quinto i kurde, nie pamiętam, parę. Zapraszam. Nie wiem, czy jest w jego typie, bo jest dosyć chude. Zobaczysz, jak odpalimy. Skończyłem na takim typu. Chyba aż tak chude, to nie lubię, jak kobieta ma trochę ciałkę. Co? Siadaj, bo ja tutaj będę chciała zaraz zadziałać. Trzeba muszę cofnąć. Nie się nie gwizda, nie wiem, czy znasz. To ja do ptaszku gwizda. Zasady savoir vivre. O pierdzie, na starcie. Szkoda, że takim uprzejmie przez okno nie byłeś, jak widziałeś. Mogę poprosić? Proszę. Dziękuję ci bardzo. Gdzie mam się udać? Zapraszam. Dzięki Energy Dragon za 48 lat. Witam. Ciekawe, czy tak? Nie wiem, czy jest w jego typie, bo jest dosyć chuda. Napijesz się czegoś? Tak, poproszę. Aha, chyba. Czyli ona może powiedzieć chuda, a na nią można powiedzieć ten? To nie jest obraza w drugą stronę? Nie, bo jest dosyć chuda. Napijesz się czegoś? Tak, poproszę. Nie. Chyba aż tak chude, to nie lubi, lubi jak kobieta ma trochę ciałkę. Siadaj, siadaj, bo ja tutaj będę chciała zaraz zadziałać. Ja ci pokażę swój sprzęt. Ja ci też mogę pokazać swój sprzęt. Jaki sprzęt? A jaki masz na myśli? Co? Co byś chciała zobaczyć? Spełnię twoje każde... Marzenie? Nie, marzenia nie. Nawet nie pytaj, jakie mam marzenia. Jakie masz? Nie chciałbyś wiedzieć. Nie? Nie. To chyba jest wykrywacz kłamstw. Jest dziewczyna w pokoju? Nie. Dobra, ściągaj palca. I to zawsze kłamstwo pokazuje. Z cum. Nie, ja kłamię, czy myślę? Ale co ty mi się przecież ewidentnie. Maszyna mnie moja nie zawodzi. Nie okłamiesz mnie. Wyszło, że kłamie. Ale ten sprzęt, to ci powiem, że przedali ci tak, wmówili ci. Tak samo jak ty próbujesz mi wmówić, że kogoś. Ciekawe, jaki ty masz sprzęt. Chcesz zobaczyć mój sprzęt? No, to startują tak grubo, że nie wierzę. Co ty mi proponujesz, bo zaczynam się obawiać. No zależy, co masz na myśli. No dawaj. Matko jedyna. No to zaczynaj, rozbieraj mnie. Chyba zwariował. Nie. No, przecież jest taka odważna. No wiecie co? Tego to się nie spodziewałam. Ej, ty jesteś taki otwarty na pierwszych spotkaniach i wyglądasz na takiego pewnego siebie. Pozory mylą. No. Ale leci. Lubisz widać się ten? No dobrze, się nie. Albo ty z mojego sprzętu. A wiesz, że za marzenia się płaci? Że może zlizać śmietanę swojego sprzętu, to już poleciał tak z grubo. Poszukuję kobiety takiej, która mnie ogarnie życiowo, wiesz, wszystko. Bo ja bujam w obłokach, jestem takim marzycielem, takim artystą poetą. Może się zgłoś do opieki społecznej i ci dadzą opiekunkę. A nawet coś dla ciebie, mam prezent. Poczekaj. Nie żartuj. Chłop poeta, romantyk, marzyciel. Gdy cię ujrzałem w swoich drzwiach, zrozumiałem, że żeby się znak. Przydała. Jesteś piękna, i słowa, ty jako coś. Twoja kobiecość odbiera mi słowa. Rukaszu, motto tego ziomka to albo grubo, albo wcale. Ja pierdolę. Czemu ty coś takiego piszesz, no? Twoja kobiecość odbiera mi słowa. Twoje zgrabne nogi sięgają do nieba, a mi twojej obecności. Potrzeba! Poczekaj, bo od dawna nic tak durnego nie czytałam. Twoje oczy są piękne jak diamenty. Wpadły w mnie jak odmę. Nie, ortografię robisz błędy ortograficzne. Tak, nie, jesteś skreślony już na starcie. Tak? Nienawidzę, jak facet robi błędy ortograficzne. Straszna żyleta z niej. Nic między nami nie wydarzy się, więc spędzamy ten czas i zaszalejmy dziś. Tak ona czyta jak ja. Ja dobrze czytam. Powiem ci, poeta z ciebie tak jak ze mnie zakonnica. Trzymaj.
Ale wredna żmija. Gra dobrze. Poeta z niego jak z koziej dupy trąba, rel? Znasz to powiedzenie? Heszkę w meszkę? Ja lubię. Tak? Ja lubię, no. Ona kompletnie wyluzować się nie chce, ani nic. Piszę tu, żebyś zrobił 10 pajaców, ale nie musisz robić, bo dzisiaj z ciebie zrobiłeś pajaca przez okno. To akurat mu dobrze powiedziała. A podoba mi się? Oczywiście, że tak. Myślę, że byśmy mogli się spotkać. Ty tak myślisz? Ja niekoniecznie myślę, że twoja dziewczyna nie chciałaby raczej myślę, się spotkać. Myślę, że swoje myślenie zmienisz. No ja myślę, dnia, gdy a ja myślę, że twoja dziewczyna zmieni, jak zobaczy, co robi. Myślę, że nie. A ja myślę, że tak. Pokazem idziemy już łazienkę. Oczywiście, mogę zapraszam. Skorzystać? Tak. To świetnie. Łukasz, no, no prowadź. Prawda w sumie. Pora przepudrować nosek i wpaść z wizytą do osobistej narzeczonej. Zobacz, co? Zara. Wycisk. Cześć, kotuś. Cześć. Jak? Wydaje mi się, że ci się podoba. Nie. O, widzę, że krem tutaj. Firmy, Susi. Którą lubię i to jest firma, gdzie faceci raczej tylko perfumy tam zamawiają. Chciałeś jej pokazać, co to co, Rossmann? A sprzętem. Dobrze mówię? Śmietany. Żel do mycia ciała i włosów. Nie no, chyba żart sobie robi. To dziewczyny używają takie żele. Używasz naturalnych produktów, bo nie lubisz silikonu. Do włosów. Rozbierać mi będzie na pierwszej randce? Co myślisz, że tego łatwa jestem? Tak wyglądasz, dziewczyno, niestety trochę. To, że wyglądam, nie znaczy, że tak jest. Idzie ci całkiem. Tak? To fajnie. Aj, tu jest jeszcze gumka do włosów. Już jest mad. Nie, no to jest chyba jakiś żart. że się nie brzydzi dotykać. Co? Pani detektyw, leci dalej. Wracaj do niej, skarbie. Ciekawe, zapytamy, co to jest. Wracaj. Czapka. I się tłumacz. A czego tutaj szukasz, powiedz, tak chodzisz się, rozglądasz jak a, u siebie? A tego? Całe mieszkanie przegrzewałem. Wiesz co, no skoro nie masz dziewczyny, to nie masz nic do kucia, więc... To siostry klasik? No. No nie mam. Więc mu pozwolisz, że dokończę. Dobrze mu idzie. Jest taki naturalny. To chusteczki moje masz? Patrzę. No, chyba ty raczej wszystko źle znaczy. O nim. A co jest dziwnego, że w łazience znajdujesz żel do mycia ciała i włosów? A wiesz, co jest dziwnego? Tak. Bo z reguły dziewczyny używają takich szamponów. A nie wiem, czy wiesz, moje włosy są kręcone. Ja nie mogę na przykład używać byle jakich tych. I na przykład najbardziej... Byle jakich, to znaczy jakich? Najbardziej używam tych naturalnych takich. I dziecięce na przykład. Żeby ci podkręcały lok, tak? Żebyś był... Tak, dziecięce dobra. Na przykład są najbardziej ten. A tu co sobie a to kitkę ten? Mogę sobie zrobić z tego. Niech ją rozśmieszy. Oj, słabo ci idzie to kłamanie. Służbistk. To ja bym się wstydził to dotykać u kogoś obcego na mieszkaniu. No właśnie, ale no, w sumie masz... Dziwną rzecz trzymała w ręku. Dobrze, że no, słaba no, jakoś. Tak, no. To ty dbasz tak, a tu nie ma męskich. Są męskie, są damskie, wiem, na przykład dziwna rzecz. Ten krem bardziej mi najbliża. Odpowiada. No trochę no się co pan, tam nic nie było. Przyznaj się, masz dziewczynę czy nie? Siedzi tam w pokoju czy nie? Oczywiście, że nie. Brat bliźniak, którego ci przedstawić nie mogę, ale zdjęcie ci pokazać mogę. Dobra, no pokaż telefon. Łyknie czy nie łyknie? Co? A ile masz braci? 7. No to nieźle, to spora. A mogę cię przytulić? Nie, wolałabym nie. Wolałabym nie. Się nie przytulać, wiesz? Nie, nie w tej koszuli. Co jej się nie podoba w tej koszuli? Masz jeszcze może winko, napić się już mad. Nie wiem, jak to zrobisz, ale udowodnij mi, że jesteś singlem. Masz na to 10 minut. Wyglądasz mi na kobietę, która nie robi tego na pierwszych randkach. Dzięki. Dobra, już patrzę, no. Dzięki. Masz zobaczyć. W sumie. Coś ty wiesz. Masz na to 10 minut. Wyglądasz mi na kobietę, która nie robi tego na pierwszej szansie. Dzięki. Nie, no nie wiem. Aż mnie zatkało. Nie wiem, co z tego będzie. Już będę się zbierać. Szybko to minęło. Chcesz mi pomóc się ubrać? Oczywiście, że tak. Rozebrać ciebie też będę mógł. Rozebrać i ty możesz swoją dziewczynę w pokoju. A ciebie nie? Nie. O Boże. Bardzo Jezus ci dziękuję. Mario. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Na kolacji finałowej. Tak? Tak. Pa. Pa. Tym razem chyba nie zaiskrzyło, ale kto się lubi, ten się czubi. Było ciężka zawodniczka, ciężko było ją przekonać, no ale myślę, że dałem radę. W ogóle od samego początku, jak tam weszłam, to no, nie spodobało mi się. Raz, że z wyglądu to nie jest kompletnie mój typ. A dwa, że no, zgrał takiego pajaca, że jestem w stanie potem zweryfikować, że on grał to po to, odgrywał taką rolę, że mi się nie domyśliła, niestety, że ma kobietę. Niestety nie odgrywał. I tu go masz. Przejrzała go. Możesz wyjść, już poszła. Słucham cię, kochanie. Jak myślisz, co? Nie
boli mnie głowa od jej słuchania, jak to przeżyto. Już się skończyło. Już nie wspomnę o tym, jak szłam i zaczął gwizdać. No to już jest po prostu hit. Zachował się jak typowy wieśniak. Jestem szczęśliwy, że mam ciebie. Wiesz o tym, że jesteś dla mnie niezastąpiona. No i ona i żadna inna nie jest w stanie tobie dorównać. I to byłoby na tyle. Czas na finał. Wszyscy uczestnicy stawili się w komplecie i z dużym niepokojem czekają na decyzję senpai. Czy dała się nabrać, czy nie? Witam, pora witam. Się przekonać. Cześć wam. Cześć. Cześć. No wyzwająco, ale ładnie. No ładnie wygląda. Jest lepiej według mnie. Może na początku zapytam was, jakie wy mieliście wrażenia po spotkaniach? Ja byłem mega pozytywnie zaskoczony. A dlaczego? Przypasowałeś mi do gustu. Farmak, jak odpowiadałem ci już godzinę temu, czy ile? Jak dasz propozycję jakąś? To było fajne. Dlaczego to fajne? No podobało mi po prostu. A co ci się tam podobało na tej randce? Ja jesteś po prostu w moim typie. Ej, wygra Arab? Czy ten? Znaczy się Egipcjanin, ale to z tym. Ci podobało spotkanie z tobą? To, że tak podeszłaś do tego z dystansem troszkę takim? No i pomimo tego, że troszkę narzekałaś tam na tą moją koszulę tego, czyli ten pierwszy, znaczy drugi, ale tu pierwszy. Nie było takiej bariery, że postawiłaś i stop, nie? Bo na przykład, że zagwizdałem tam do ciebie czy coś, nie? Wiesz? Jakby patrząc na jej styl, to chyba najbardziej dzisiaj Walid do niej pasuje. Walid, a jak jest z tobą? Co ze mną? Przekonaj mnie do tego, że faktycznie jesteś singlem. Jestem singlem. Christian, a ty? Co z tobą? Jesteś singlem? Jestem singlem, no. Dobrze grają. Mhm. Nie odpuszcza. To ja się teraz zastanowię chwilę, bo daliście mi zagłos. Czy to znowu koleżka, tak. Nie, ten koleżka tak opisuje pięknie rzeczywistość, że to jest Loi. Co z tobą? Nie jesteś singlem, no. Dobrze grają. Mhm. Nikt nie odpuszcza. To... On komentuje jak Palion na filmikach, nie? Ten jego kolega, on jest jego stary. Ja się teraz zastanowię chwilę, bo daliście mi zagwozdkę kolejną. Może coś zjedzmy. To smacznego. Smacznego. Nie, ten kolega to jest wyjątkowy. Teraz to już sam nie wiem, który jest singlem. Dziewczyno, stresuj nas dłużej, nie trzymaj napięcia. Dawajcie ręce. Okej, myślę, że po naszej rozmowie mogę stwierdzić i gdzieś tam na podstawie swojej intuicji. Jestem pewna już, który z was jest singlem. Uwaga. Arab chyba. Uważam, że singlem jest... Krystian. Ej, wygrała! O, jednak prawda wygrała. Kurde, brawo. Gratulacje. Ale szanse były równe. Tym razem zwyciężyła prawda. Co jest? Trafione, zatopione. Czyli brawo. Będą razem. Powiedziała, że jak jest sam, to będą. Świetnie, czyli jakby moja intuicja mnie zawiodła. Ale muszę wam przyznać, że... Daję i ja. Naprawdę. I teraz tak... Zobaczymy. No Michał, odegrałeś świetnie rolę, naprawdę. Mega podziw, łapałabym siebie z kimś takim. Czemu? Bo świetnie kłamiesz. I podobnie w życiu z tobą. Prywatnym nie. Krystian, i co z tym spotkaniem? Tu było na poważnie, no, czy nie? Zaraz się spotkamy. Oczywiście, że liczyłam, że wygra, że... Ona sama to powiedziała. Będą razem, miłość istnieje. Mówiłem ci to od początku. Mówiłem ci to. Druga randka, no way. Szkoda, ale to jest tylko gra. Good ending? Pierwszy raz w odcinku? Krystian, skoro wpadliśmy sobie w oko, to może razem gdzieś wybierzemy się na jakiś zagraniczny wyjazd. Dobra, na studencki wyjazd starczy na dwie osoby. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale za to ktoś zyskał coś nowego. Miłości, pieniądze, więc życzymy wszystkiego najlepszego i powodzenia. I żyli długo i szczęśliwie. Kocham ją. Powodzenia w miłości. Czuję się dobrze. Ej, bo ci następny odpalił. Ty, komentarze. Pozdro, aha, daj jej Instagrama albo tego typka, zobaczymy czy są razem. To ona? O kurde. Startowa waga 150, schudłam 27,5 kilo, 122. Podsumowanie 3 miesięcy, minus 27,5 kilo. Zaprzyjaźniłam się z warzywami. Widać po niej, że schudła? Oceń. Nie no, spójrz. Ej, no widać różnicę, zoba. Worek cementu mniej. Ale co ty piszesz?
Chodzi o taki worek? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę